Dobrze, myślę, że możemy zacząć. Witam Państwa jeszcze raz serdecznie. Nazywam się Marta Mazurkiewicz, pracuję w dziale projektów i ekspertyz w KPE. Witam Państwa na naszym kolejnym z cyklicznych spotkań z ekspertem. Dzisiaj zajmiemy się tematem pomocy publicznej, a naszym ekspertem będzie pan Marcin Cichowicz, doradca zarządu do spraw rozwoju KPE, ekspert w zakresie pomocy publicznej z kilkunastoletnim doświadczeniem związanym z świadczeniem usług szkoleniowych i doradczych dotyczących zagadnień właśnie pomocy publicznej udzielanej w ramach funduszy unijnych, a także mechanizmów EOG i krajowych instrumentów wsparcia. Zanim przejdziemy do samej prezentacji i oddam głos naszemu prelegentowi, chciałam przekazać Państwu kilka spraw organizacyjnych. Pierwsza jest taka, że nasze spotkanie jest nagrywane, nagranie się już rozpoczęło. I zachęcam Państwa do aktywności. Po zakończeniu prezentacji będzie można zadawać pytania albo można zrobić to poprzez czat, który ja będę moderowała. Na czacie także za chwilkę podam Państwu kontakt do siebie, gdyby Państwo mieli jakieś pytania i uwagi po zakończeniu webinarium. A pytania po prezentacji także będzie można zadawać poprzez podniesienie ręki. Na górze jest taka ikonka, którą bardzo proszę użyć, jeśli Państwo chcieliby zadać pytanie i będzie to możliwe po zakończeniu prezentacji. Na czas prezentacji bardzo proszę Państwa o wyciszenie mikrofonów, a zachęcam do aktywności po jej zakończeniu. Dobrze, daję w takim razie głos naszemu ekspertowi. Zapraszam, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, Marcin Cichowicz. Chciałem Państwu przedstawić kilka zagadnień związanych z pomocą publiczną. Temat jest obszerny i oczywiście w czasie godzinnego webinarium nie wyczerpiemy go w zupełności. Dlatego skupię się na tych elementach, które są wątpliwe, czy budzą największe kontrowersje w związku z udzielaniem pomocy publicznej, pomocy de minimis. Na początek chciałem Państwu powiedzieć, kim jest beneficjent pomocy publicznej, ponieważ zwyczajowo mówimy, że pomoc publiczna to jest zagadnienie, które dotyczy przedsiębiorców. Otóż ten przedsiębiorca w rozumieniu prawa pomocy publicznej jest definiowany zdecydowanie szerzej niż w przypadku przepisów prawa krajowego. W kontekście prawa krajowego będziemy mówili o przedsiębiorcy rozumianym jako podmiocie gospodarczym zarejestrowanym w formie spółki, bądź to podmiocie, który prowadzi samodzielną działalność gospodarczą w ramach ewidencji działalności gospodarczej. Mówimy o spółkach komunalnych, mówimy o przedsiębiorstwach państwowych. Natomiast definicja wspólnotowa ma charakter funkcjonalny. To, co Państwo widzą na slajdzie, skupiamy się na tym, że przedsiębiorcą będzie każdy podmiot, który na danym rynku oferuje towary bądź usługi. Prosiłbym o wyciszenie mikrofonu, bo tutaj ktoś z Państwa mikrofonu nie wyciszył. Na bazie tych dokumentów mogła coś robić. Kontynuując, oferowanie towarów i usług na rynku to jest cecha, która będzie nam definiowała przedsiębiorcę. Zatem, żebyśmy w ogóle mogli mówić o występowaniu przedsiębiorcy, musimy najpierw wykazać, że istnieje rynek na określone towary czy też na określone usługi. Dlaczego tak jest? Otóż z punktu widzenia prawa wspólnotowego skupiamy się na tym aspekcie praktycznym związanym z gospodarką, z efektem ekonomicznym działania danego podmiotu. Dlatego staramy się wykazać, czy rzeczywiście podmiot, którego zamierzamy wesprzeć w tym obrocie gospodarczym funkcjonuje. Prowadzi to do sytuacji takich, że za przedsiębiorcę możemy uznać już nie tylko typowego przedsiębiorcę w rozumieniu prawa krajowego, ale również stowarzyszenia, fundacje, o ile oferują usługi na danym rynku. Możemy uznać za przedsiębiorcę podmioty prawa publicznego, takie jak instytucje kultury, jak placówki służby zdrowia, ale idąc dalej, w skrajnych przypadkach tym przedsiębiorcą może być również placówka edukacyjna, a nawet jednostka samorządu terytorialnego. Taki przypadek miał miejsce kilka lat temu, przypadek z Małopolski, jednej z gmin, która realizowała przedsięwzięcie w ramach programu transgranicznego Polska-Słowacja i w ramach tego programu realizowała projekt turystyczny. Jednym z elementów tego projektu była budowa parkingu ogólnodostępnego na terenie gminy. Beneficjentem wsparcia była jednostka samorządu terytorialnego i przyjęła założenie, że skoro jest jednostką administracji, a parking ma być ogólnodostępny, to nie ma tutaj mowy o występowaniu pomocy publicznej, ponieważ nie ma tutaj działalności gospodarczej. Natomiast inne zdanie miał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stwierdził w tym konkretnym przypadku, że na rynku miejscowości występuje szereg prywatnych podmiotów, które oferują miejsca parkingowe, a zatem gmina, realizując przedsięwzięcie, budując nowy
parking wejdzie na ten sam rynek, na którym już usługi parkingowe są świadczone. Zatem gminę należy uznać za przedsiębiorcę oferującego usługi parkingowe na rynku i idąc dalej, zastanawiano się i podjęto w końcu taką decyzję, że w odniesieniu do tak rozumianego przedsiębiorcy, czyli jednostki samorządu terytorialnego, należy zastosować zasady pomocy publicznej. Czyli głównym elementem, wyznacznikiem działalności gospodarczej i definiowania przedsiębiorcy będzie oferowanie usług na rynku. W związku z tym jest to kwestia bardzo indywidualna, związana z konkretną usługą i z konkretnym rynkiem. Inaczej może przedstawiać się sytuacja dużego miasta na terenie Polski, inaczej może wyglądać sytuacja w małej miejscowości wiejskiej. Wszystko będzie zależało od tego, czy rynek na dane usługi istnieje i czy dana jednostka w ramach przedsięwzięcia, które ma być dofinansowane środkami publicznymi, będzie oferować usługi na rynku, bo wtedy musimy ją traktować jako przedsiębiorcę. Ale to, co chciałem, żeby Państwo zapamiętali z tego naszego spotkania, to fakt, że sam dowód na to, że mamy do czynienia z przedsiębiorcą w projekcie, nie oznacza jeszcze automatycznie, że musimy stosować zasady pomocy publicznej. Ponieważ zasady pomocy publicznej zdefiniowane w traktacie składają się z kilku przesłanek i te przesłanki muszą wystąpić łącznie, żebyśmy mówili o konieczności zastosowania zasad pomocy publicznej. Po pierwsze, jak widzą Państwo na slajdzie, pomoc musi być przyznana przez państwo czy przy użyciu zasobów państwowych. Tą przesłankę określa się tak zwaną przesłanką środków publicznych. Czyli żeby mówić o pomocy publicznej, muszę przekazać środki publiczne, bądź też przekazywane środki to będą środki, co do których zasady ich przekazania, wsparcia są regulowane przez państwo. I tutaj będziemy mówili o zasobach budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, ale również będziemy mówili o wsparciu przekazywanym przez Agencję Rozwoju Regionalnego czy przez agencje rządowe, przez fundusze wyspecjalizowane, na przykład wojewódzkie fundusze ochrony środowiska czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Tutaj będą też środki przekazane w ramach Unii Europejskiej, czy też środki, które zostały przekazane Polsce do dyspozycji w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli wsparcia ze strony na przykład Norwegii czy rządu Szwajcarii. Mówiąc o pomocy przyznawanej przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych, proszę pamiętać o tym, że ta przesłanka jest spełniona również wtedy, kiedy zasady przyznawania wsparcia są określane przez państwo. Na przykład mamy funkcjonujące na rynku fundusze pożyczkowe czy poręczeniowe. One dysponują środkami najczęściej unijnymi po to, żeby udzielać pożyczek małym, średnim przedsiębiorcom, ale też dysponują wkładem własnym, czyli swoimi środkami zaangażowanymi w tego typu mechanizm. Te środki własne są traktowane na równi ze środkami publicznymi, dlatego że zasady ich przekazywania przedsiębiorcom narzucone są przez państwo poprzez właściwe ustawy czy rozporządzenia. I tak kształtuje się ta pierwsza przesłanka środków publicznych. Żeby była pomoc publiczna, musi wystąpić korzyść ekonomiczna. Tutaj na slajdzie w artykule 107 mamy sformułowanie sprzyjanie niektórym przedsiębiorcom czy produkcji niektórych towarów. I to słowo sprzyjanie oznacza przekazanie korzyści ekonomicznej na warunkach odbiegających od normalnych zasad rynkowych. Czym są te warunki odbiegające od normalnej praktyki rynkowej? Oczywiście dotacje, wszelkiej formy refundacje, ulgi, zwolnienia, wszelkie te instrumenty, które nie są możliwe do uzyskania w normalnym obrocie gospodarczym. W normalnym obrocie gospodarczym od komercyjnych instytucji finansowych możemy uzyskać kredyt, pożyczkę, możemy skorzystać z poręczenia czy gwarancji. W związku z tym, jeżeli tego typu instrumentarium będzie do dyspozycji władzy publicznej, to będziemy mówili o korzyści ekonomicznej wtedy, kiedy warunki takiej transakcji odbiegają od warunków rynkowych. Czyli mówiąc w skrócie, kiedy oprocentowanie publicznej pożyczki czy publicznego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego byłoby niższe od oprocentowania rynkowego. I do analizy tego oprocentowania służy pojęcie stopy referencyjnej Komisji Europejskiej. To jest stopa, która jest określana w oparciu o wskaźniki rynku międzybankowego. Dla każdego z państw członkowskich ona jest wyznaczana z osobna i na tej podstawie będziemy mówili, że albo nasze wsparcie zwrotne, pożyczkowe czy poręczeniowe ma charakter pomocy publicznej, bądź też nie, bo oprocentowanie będzie niższe czy też wyższe od stopy referencyjnej Komisji Europejskiej. Ale są też instrumenty takie, tak jak powiedziałem, co do których na rynku nie mamy ich odpowiedników, jak dotacje. Żaden podmiot prywatny nie przyznaje dotacji, jeśli już przyznaje nam wsparcie, to po to, żebyśmy je po jakimś czasie zwrócili wraz z kosztem kapitału. W związku z tym dotacje z definicji będą tym elementem, który z korzyścią ekonomiczną się wiąże.
Kolejna z przesłanek pomocy publicznej, która musi być zidentyfikowana, żebyśmy mówili o konieczności stosowania zasad pomocy publicznej, to jest selektywność. Zwróćmy uwagę, mamy sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom czy też produkcji niektórych towarów. A zatem mamy do czynienia z sytuacją, w której nie każdy podmiot gospodarczy ze wsparcia może skorzystać. W skrócie mówiąc, selektywność to jest działanie, które ogranicza krąg odbiorców pomocy. Ta selektywność najczęściej występująca w Polsce to jest selektywność regionalna. Mamy regionalne programy operacyjne, ze wsparcia korzystają podmioty funkcjonujące na terenie danego województwa bądź realizujące przedsięwzięcia na terenie danego województwa. Mówimy o wsparciu, które ma charakter selektywny ze względu na przedmiot wsparcia, na przykład dofinansowanie związane z odnawialnymi źródłami energii, czyli nie każda inwestycja, tylko ta, która się wiąże z odnawialnymi źródłami energii, może korzystać ze wsparcia. Wreszcie selektywność wystąpi zawsze tam, kiedy warunki przyznawania wsparcia zakładają ocenę wniosków, czyli każdy, kto jest uprawniony, może ten wniosek złożyć, ale nie ma gwarancji, że każdy z wnioskodawców tą pomoc otrzyma. Jest to poprzedzone oceną projektu i tylko projekty, które przejdą pozytywną ocenę, uzyskają właściwą liczbę punktów, te mogą uzyskać dofinansowanie. Zatem element selektywności wtedy również występuje. Kiedy nie wystąpiłaby selektywność? Otóż nie wystąpiłaby ona wtedy, gdyby w ramach władztwa danej jednostki publicznej wszystkie podmioty gospodarcze byłyby uprawnione do wsparcia. Na przykład mielibyśmy opłatę targową i wprowadzilibyśmy uchwałę, że zwalniamy z opłaty targowej wszystkie podmioty gospodarcze. Wszystkie podmioty gospodarcze, które chcą na danym targowisku sprzedaż prowadzić, będą z tej opłaty targowej zwolnione. W związku z tym, że nie mamy żadnych dodatkowych kryteriów, każdy podmiot gospodarczy, który w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego chciałby skorzystać z możliwości handlu na targowisku, byłby zwolniony z opłaty targowej, to takie działanie, mimo że niesie ze sobą korzyść, bo nie płacić opłaty to jest korzystniej niż ją zapłacić, mimo że jest to związane z uszczupleniem wpływów do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, czyli mamy do czynienia z transferem środków publicznych, to takie działanie nie miałoby charakteru pomocy publicznej, ponieważ nie spełniałoby przesłanki selektywności. I wreszcie ostatnia z przesłanek pomocy publicznej, ta, która budzi najwięcej wątpliwości i kontrowersji, to jest przesłanka zakłócenia konkurencji. Mamy w traktacie dwa sformułowania. Na zielono mają Państwo zakłócenie bądź groźba zakłócenia konkurencji i na samym końcu pomoc, która będzie niezgodna z rynkiem wewnętrznym wtedy, kiedy wpływa na wymianę między państwami członkowskimi. Te dwa elementy często w literaturze są wymieniane łącznie, czyli zakłócenie konkurencji i wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Jak to należy badać? Otóż zakłócenie konkurencji, co też pokazuje traktat, badamy wyłącznie hipotetycznie. Mamy sformułowanie groźba zakłócenia konkurencji, czyli żeby wykazać, że podmiot może zakłócić konkurencję wskutek otrzymania pomocy, wystarczy fakt, że działa na rynku konkurencyjnym. Czyli świadczy określone usługi, na przykład pielęgnuje zieleń miejską. Podmiotów, które zajmują się ogrodnictwem, pielęgnacją zieleni jest cała masa. Mamy otwarty, konkurencyjny rynek. Zatem wsparcie jednego konkretnego podmiotu może grozić zakłóceniem konkurencji w stosunku do innych podmiotów działających na tymże rynku. Ale druga część tego sformułowania, wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Tu już Komisja Europejska mówi, trzeba ten wpływ uprawdopodobnić, czyli trzeba wykazać, że istnieje możliwość, że to zakłócenie konkurencji na rynku lokalnym może grozić również wpływem na wymianę handlową między państwami członkowskimi. I to bada się z punktu widzenia kilku różnych aspektów. Czy na przykład wsparcie takiego przedsiębiorcy może wpłynąć na przyciągnięcie popytu z innych państw członkowskich? Bo jeżeli wspieram przedsiębiorcę, który świadczy usługi atrakcyjne na rynku międzynarodowym, na przykład udzielę wsparcia klinice chirurgii plastycznej, no to jest szansa, że ona przyciągnie tutaj mieszkańców innych państw członkowskich, żeby skorzystać z zabiegów chirurgii plastycznej. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z podmiotem, który świadczy usługi wyłącznie lokalnie, a specyfika rynku, na którym działa, powoduje, że mamy do czynienia wyłącznie z lokalnym wpływem tego typu działalności, na przykład podmiot prowadzi usługi szewskie, no to trudno oczekiwać, że taki podmiot przyciągnie popyt z innych państw członkowskich wskutek tego, że umorzymy mu zaległy podatek od nieruchomości albo na przykład zwolnimy go z określonych opłat czy danin publicznych. W związku z tym to zakłócenie konkurencji owszem lokalnie może występować,
ale tego wpływu na wymianę handlową rozumianego jako przyciągnięcie popytu może nie być. Natomiast Komisja Europejska mówi, to nie jest tylko jedna płaszczyzna badania, bo drugą płaszczyzną badania jest to, czy na tym rynku, również lokalnym, występują konkurenci międzynarodowi. Czyli ten nasz lokalny szef, z kim konkuruje. Jeśli się okaże, że konkuruje z korporacją, która ma salony naprawy obuwia w całej Europie i również w tej lokalnej gminie i jej właścicielem jest podmiot na przykład zarejestrowany we Francji czy w Hiszpanii, czy w Wielkiej Brytanii, to mamy tutaj dowód na to, że wspieramy podmiot, który konkuruje na rynku europejskim. A zatem wsparcie jednego podmiotu może mieć wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Czyli jak widać, ocena tej przesłanki zakłócenia konkurencji jest oceną bardzo indywidualną, uzależnioną od skali działania danego podmiotu, ale też również od rynku, na którym taki podmiot działa. Natomiast to, co moglibyśmy powiedzieć z całą pewnością, to to, że jest gro przedsiębiorców, co do których ta przesłanka spełniona nie będzie. To będą podmioty, które określamy mianem monopoli naturalnych. Monopol naturalny to jest sytuacja, w której na danym rynku występuje jeden podmiot i nie ma możliwości, bądź to ekonomicznej, bądź technologicznej, żeby ta konkurencja zaistniała w przyszłości. Do takich monopoli zalicza się spółki wodno-kanalizacyjne, spółki komunalne, które zajmują się doprowadzaniem wody czy odbiorem nieczystości, obsługą oczyszczalni ścieków. Te podmioty uznaje się za monopolistów naturalnych, w związku z tym ich finansowanie w zakresie tej działalności gospodarczej nie będzie groziło zakłóceniem konkurencji, bo tej konkurencji nie ma i w przyszłości się ona nie pojawi. A zatem nie ma pomocy publicznej w odniesieniu do tego typu wsparcia. Ale tu też zwracam uwagę, bo specyfika gmin, szczególnie mniejszych gmin, jest taka, że spółka komunalna, która prowadzi działalność wodno-kanalizacyjną, jest równocześnie podmiotem, który zajmuje się zielenią miejską, który opiekuje się cmentarzem komunalnym, który często prowadzi również transport publiczny na terenie gminy i wykonuje również inne zadania na zlecenie gminy, na przykład remonty chodników, dróg, czy też jakiekolwiek inne zlecone prace ze strony jednostki samorządu terytorialnego. W tym kontekście należałoby w związku z tym zbadać, czego dotyczy wsparcie. Bo jeżeli moim wsparciem jest budowa instalacji OZE na terenie oczyszczalni ścieków albo modernizacja budynku zlokalizowanego na terenie tej oczyszczalni, który to budynek służy wyłącznie potrzebom wodno-kanalizacyjnym, to wtedy powiem, że moje wsparcie ma związek wyłącznie z branżą, z sektorem wodno-kanalizacyjnym. Tam nie ma konkurencji, jest monopol, a zatem nie mamy do czynienia z spełnieniem przesłanek pomocy publicznej. Ale jeżeli wsparcie dotyczy modernizacji budynku administracyjnego takiej spółki, w którym prowadzona jest działalność obsługująca zarówno branżę wodno-kanalizacyjną, jak i również pozostałe obszary działalności takiej spółki, no to znaczy, że ja nie mogę wykluczyć, że korzyści wynikające z realizowanego przedsięwzięcia będą miały wpływ nie tylko na sektor objęty monopolem, ale również na pozostałe branże, w których działa spółka komunalna, branże, które podlegają zasadom konkurencji, a zatem w stosunku do których należałoby zastosować zasady pomocy publicznej. Mówię o tym dlatego, że jeżeli w przyszłości będą Państwo oceniali wsparcie, już nie mówię tylko o wsparciu zewnętrznym, na przykład z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale również w sytuacji, w których pod koniec roku najczęściej podejmuje się decyzję o dokapitalizowaniu swojej spółki, to takie dokapitalizowanie również powinno być przeanalizowane w kontekście pomocy publicznej. Czy moje dokapitalizowanie odbywa się na warunkach rynkowych, czy też nie? Czy w zamian za przekazane środki pieniężne na podniesienie kapitału ja uzyskuję zwrotnie udziały odpowiadające rynkowo wartości przekazanego wsparcia? Jeżeli to działanie ma charakter nierynkowy, to czy podmiot, który otrzymuje wsparcie, prowadzi działalność nastawioną na zysk, ale przede wszystkim w warunkach konkurencji, czy w warunkach monopolu? Bo jeśli w warunkach monopolu, to pomoc publiczna nie wystąpi. Jeśli w warunkach konkurencji, to w takiej sytuacji należałoby rozstrzygnąć, czy nie dojdzie do udzielenia pomocy publicznej. I to tyle, jeśli wyjaśniać Państwu definicję samej pomocy publicznej i definicję przedsiębiorcy. Natomiast to, co powinni Państwo wiedzieć, to to, że jeśli przekazujemy jakiekolwiek wsparcie publiczne, to ono może zostać przekazane poprzez jeden ze strumieni pieniężnych. Może to być pomoc publiczna, czyli uznajemy, że spełnione są wszystkie cztery przesłanki, o których przed chwilą mówiłem. Są środki publiczne, selektywność, korzyść ekonomiczna czy zakłócenie konkurencji.
Może być też tak, że chcemy przekazać wsparcie i zastosujemy wyjątkowy instrument o nazwie pomoc de minimis. To też ważne, żeby Państwo sobie uzmysłowili, pomoc de minimis formalnie nie jest pomocą publiczną, dlatego że w odniesieniu do tego instrumentu Komisja Europejska uznała, że ze względu na niewielką skalę on nie może wpłynąć na wymianę handlową między państwami członkowskimi, nie może zakłócać konkurencji. Czyli przyjęto takie teoretyczne, czysto założenie, że to jest tak niewielka kwota wsparcia, że zaburzenia na rynku gospodarczym nie spowoduje, ale umożliwia jednocześnie instytucjom publicznym przekazanie środków na rzecz przedsiębiorstw. I wreszcie ostatnia z możliwych strumieni pieniężnych to jest wsparcie, czyli kiedy przekazujemy środki publiczne, ale jednocześnie staramy się wykazać, że nie mają one charakteru pomocy publicznej ani pomocy de minimis. Najczęściej wykazujemy, że całe nasze działanie jako władzy publicznej odbywa się na zasadach rynkowych. Na przykład przekazujemy dostęp do sali instytucji kultury, w których instytucja zewnętrzna, jakaś fundacja czy stowarzyszenie zorganizuje koncert charytatywny. I ten koncert charytatywny będzie związany z pobieraniem opłat od uczestników, czyli każdy, kto będzie chciał przyjść i posłuchać muzyki na tym koncercie, będzie musiał zakupić bilet. Impreza będzie biletowana. Czyli można powiedzieć, że z punktu widzenia rynku fundacja wykorzysta salę instytucji kultury do prowadzenia działalności gospodarczej. Zwracam uwagę, że nie ma dla nas znaczenia cel działania fundacji i to, że fundacja przekaże środki pozyskane z takiego koncertu na szczytny cel filantropijny, wsparcie na przykład osoby chorej. Dla nas ma znaczenie fakt, że wyświadczy usługę kulturalną za odpłatnością, czyli będzie prowadzić działalność gospodarczą. No i teraz my przekazaliśmy salę za darmo i to przekazanie sali za darmo ma charakter korzyści ekonomicznych. W normalnych warunkach za salę trzeba zapłacić. Są określone stawki rynkowe. Jeśli my tą salę udostępniamy poniżej stawki rynkowej, mamy do czynienia z przekazaniem korzyści ekonomicznych. Ale moglibyśmy wykazać, że z drugiej strony nie mamy do czynienia z korzyścią ekonomiczną, ponieważ następuje barter, czyli w zamian za przekazanie nieodpłatnie sali, ta fundacja zobowiązała się do przeprowadzenia na przykład cyklu szkoleń dla uczniów szkół na terenie gminy związanych z pierwszą pomocą medyczną. I takie szkolenia też mają swoją określoną wartość, w normalnych warunkach również za nie musielibyśmy zapłacić, a fundacja zrobi to nieodpłatnie. Wyceniamy koszt tych szkoleń, wyceniamy koszt udostępniania sali i wykazujemy, że mamy zrównoważone wartości, czyli w zamian za udostępnienie sali otrzymujemy korzyść porównywalną co do kwoty. W ten sposób pokazalibyśmy, że żadna ze stron tej transakcji w cudzysłowie nie jest stratna, ani fundacja, ani gmina, a tym samym, że fundacja nie uzyskuje korzyści ponad to, co w normalnych warunkach rynkowych mogłaby uzyskać. I tak te strumienie pieniężne w skrócie wyglądają. Głównym instrumentem wsparcia w odniesieniu do podmiotów udzielających pomocy do gmin będzie pomoc de minimis, ponieważ jest to instrument, który nie zawiera szczegółowych wytycznych regulacji dotyczących udzielania wsparcia, tak jak w przypadku pomocy publicznej, nie wykazuje, jakie wydatki mogą być kwalifikowane, jakie nie, jakie dodatkowe warunki należałoby spełnić. Stąd też ta pomoc de minimis jest tym narzędziem najczęściej wykorzystywanym w polityce udzielania pomocy na rzecz sektora przedsiębiorstw w jednostkach samorządu terytorialnego. Zanim przejdziemy do tych zagadnień newralgicznych związanych z pomocą de minimis, to ja chciałem Państwu jeszcze powiedzieć kilka słów na temat definicji małych i średnich przedsiębiorstw, ale teraz podsumowując, test pomocy publicznej to jest, mówiąc w skrócie, badanie w odniesieniu do naszego działania, czy też wtedy, kiedy my aplikujemy o wsparcie w odniesieniu do planowanej pomocy, czy spełnia, czy nie spełnia ona poszczególne przesłanki związane z pomocą publiczną. I tak, jako gmina na przykład ubiegamy się o wsparcie ze strony Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, czy też z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i odpowiadamy sobie na pytania. Czy nastąpi udzielenie, użycie środków publicznych? Tutaj odpowiedź byłaby oczywiście twierdząca. Czy takie działanie miałoby charakter selektywny? Również taka odpowiedź byłaby twierdząca. Czy wystąpi tutaj korzyść ekonomiczna? To wszystko zależy od tego oczywiście, o jakie wsparcie się ubiegamy. Gdybyśmy zamierzali pozyskać dotację, to odpowiedź również byłaby twierdząca. Gdyby to była pożyczka, na przykład z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, to wtedy zastanawialibyśmy się, jaka jest wysokość oprocentowania. Jeśli
powyżej stopy referencyjnej bądź równa stopie referencyjnej Komisji Europejskiej, to wtedy korzyść ekonomiczna by nie wystąpiła. Następnie, czy dojdzie do zakłócenia konkurencji, bądź czy też jest groźba zakłócenia konkurencji, to tak jak mówiłem, odnosi się do odpowiedzi na pytanie, czy ja działam w warunkach konkurencji, czy w warunkach monopolu. Najczęściej jest tu odpowiedź twierdząca. I czy nastąpi wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi, to zależy od skali działania podmiotu i ryzyka, że może dojść do konkurowania z podmiotami z innych państw członkowskich bądź przyciągania popytu wśród mieszkańców innych państw członkowskich. Odpowiedź twierdząca na wszystkie pytania powoduje konieczność zastosowania zasad pomocy publicznej. Wykluczenie odpowiedzi twierdzącej w pierwszych trzech pytaniach, w jednym z tych trzech pytań, powoduje, że pomoc publiczna w ogóle w działaniu nie wystąpi. Natomiast jeżeli odpowiemy negatywnie na pytanie czwarte bądź pytanie piąte, to będzie oznaczało, że prawdopodobnie pomoc publiczna może wystąpić, więc najbezpieczniej jest zastosować zasady pomocy publicznej, bo tak jak mówi Komisja Europejska, przy pomocy de minimis kwota wsparcia jest na tyle niewielka, że przyjmuje się teoretyczne założenie, że nie wpłynie to na wymianę handlową między państwami członkowskimi i nie zakłóci konkurencji. Podobnie robimy w odniesieniu do naszych wnioskodawców, czyli jeżeli jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego i zwraca się do nas na przykład osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zamierza skorzystać ze wsparcia. Na przykład wprowadziliśmy instrument covidowy dotyczący pomocy w postaci określonych ulg czy zwolnień na terenie jednostki samorządu terytorialnego, to podobnie zadalibyśmy pytanie, czy mamy do czynienia z użyciem środków publicznych? Jak najbardziej tak, mówimy o budżecie samorządu. Czy mamy do czynienia z selektywnością? Tak, ponieważ rozpatrujemy wniosek konkretnego przedsiębiorcy. Czy jest korzyść ekonomiczna? Ulga, zwolnienie, obniżenie opłat jak najbardziej stanowi korzyść ekonomiczną, odbiegającą od normalnych praktyk rynkowych. Czy dojdzie do zakłócenia konkurencji? Podejrzewam, że w większości przypadków jak najbardziej tak. I tutaj ta ostatnia przesłanka, czy mamy do czynienia z wpływem na wymianę handlową między państwami członkowskimi, czy też nie, to będzie uzależnione od skali działania podmiotu, ale jak pokazuje praktyka Komisji Europejskiej, lepiej, bezpieczniej założyć, że takie ryzyko istnieje. Natomiast odpowiadając w odniesieniu do większości przedsiębiorstw działających lokalnie na terenach jednostek samorządu terytorialnego, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie zasady pomocy de minimis. I teraz kilka słów o samej definicji MŚP, ponieważ ubiegając się o pomoc, wnioskodawca określa swój status. Od definicji MŚP będzie uzależniona na przykład wielkość pomocy. Niektóre rodzaje pomocy publicznej mają dodatkowe premie skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw. Małym i średnim przedsiębiorcą jest podmiot, który napotyka na pewne bariery na rynku w odniesieniu do pozyskiwania informacji, w odniesieniu do pozyskania kapitału, do rynków zbytu czy technologii. I taki podmiot w ocenie Komisji Europejskiej jest tym słabszym, który można dodatkowo wspierać w odróżnieniu do przedsiębiorstw dużych. Co do zasady, żeby ustalić, czy ktoś jest małym, średnim przedsiębiorcą, bierze się pod uwagę trzy informacje. Wielkość zatrudnienia, dane finansowe i kwestie powiązań naszego wnioskodawcy z innymi podmiotami. Co do wielkości zatrudnienia, to oczywiście wyliczamy ją według średniorocznego zatrudnienia za ostatni rok obrotowy. I mamy tutaj na slajdzie przedstawioną informację, kogo wliczamy do zatrudnienia. Oczywiście pracowników kodeksowo wliczamy do stanu zatrudnienia, ale częstą pomyłką jest to, że właściciel spółki z o.o., który jest jednocześnie członkiem zarządu takiej spółki, nie wlicza siebie do stanu zatrudnienia, o ile nie jest na umowie o pracę. I to jest błąd, bo tu mamy drugi podpunkt, właściciel, który pełni funkcje kierownicze. Taką osobę też zaliczamy do stanu zatrudnienia, liczymy ją jako jedną roczną jednostkę roboczą. Te roczne jednostki robocze to są dane przeliczeniowe, czyli jeżeli pracownik pracuje na pół etatu, to będzie połową rocznej jednostki roboczej. Jeżeli pracownik był nieobecny przez jakiś czas w ostatnim roku obrotowym, bo na przykład był na urlopie tacierzyńskim, to wtedy takiej osoby też nie wliczymy do stanu zatrudnienia. I to jest też ważna informacja, urlopów macierzyńskich czy tacierzyńskich do stanu zatrudnienia się nie wlicza. Oprócz danych dotyczących zatrudnienia ważne są dane finansowe, czyli żeby ocenić skalę przedsiębiorcy, czy to jest mikro, małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo, bierzemy pod uwagę jedną z dwóch informacji, albo obrót roczny netto przedsiębiorcy, bądź też sumę bilansową.
takiego przedsiębiorcy. Jeśli mówimy o obrocie netto, to z oczywistych względów, ze względu na porównywalność danych na poziomie Unii Europejskiej, nie uwzględniamy podatków pośrednich, czyli VAT-u i akcyzy, jeżeli takie podatki są ujęte w sprawozdaniach przedsiębiorcy, tylko i wyłącznie obroty netto. Suma bilansowa, oczywiście jeżeli przedsiębiorca prowadzi pełną księgowość, to mamy bilans i tą sumę aktywów czy pasywów możemy pozyskać. Jeżeli podmiot prowadzi działalność w sposób uproszczony, na przykład księga przychodów i rozchodów, to wtedy posiłkujemy się wartością majątku z ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. I te dwie informacje są podstawą do zaklasyfikowania przedsiębiorcy jako mikro, małego czy średniego. Za chwilę sobie pokażemy tabelę z poszczególnymi poziomami zatrudnienia czy danych finansowych, ale ważnym elementem, często pomijanym, są powiązania. Żeby ustalić, czy przedsiębiorca ma prawo być klasyfikowany jako mały, średni, Komisja Europejska mówi, żeby zbadać, czy on występuje na rynku samodzielnie, czy też poprzez powiązania właścicielskie, osobowe, można powiedzieć, że działa w większym podmiocie gospodarczym, w ramach większej grupy, a zatem nie napotyka na typowe dla MŚP problemy i nie powinien być jako MŚP traktowany. I tu Komisja Europejska mówi o powiązaniach kapitałowych czy osobowych, bądź też wywieraniu dominującego wpływu na działalność gospodarczą podmiotu z tytułu na przykład zawartej z nim umowy. I o tym za chwilę kilka słów sobie też powiemy. Jeśli mówimy o samej definicji MŚP, to mają Państwo na slajdzie progi, które pozwalają nam do zaklasyfikowania danego podmiotu jako mikro, małego czy średniego. Najczęstszy błąd to jest przypisywanie nadmiernej wagi rocznym jednostkom roboczym. Czyli jeżeli podmiot ma na przykład 6 rocznych jednostek roboczych, to w tej tabeli w sposób naturalny schodzimy na dół do przedsiębiorcy mikro i zastanawiamy się, czy on może być mikro przedsiębiorcą. Ale równie dobrze proszę pamiętać, że 6 rocznych jednostek roboczych może oznaczać firmę małą bądź średnią. Wszystko będzie zależało od tego, jak przedstawiają się dane finansowe takiego podmiotu. Ponieważ do zaklasyfikowania do kategorii mikro, małych czy średnich potrzeba dwóch informacji. Zawsze roczne jednostki robocze i jedna z dwóch danych finansowych. To musi się mieścić w określonym poziomie, żebyśmy mogli stwierdzić, że przedsiębiorca jest mikro, mały, średni. Czyli wracając do naszego przedsiębiorcy, który ma 6 rocznych jednostek roboczych, jeśli na przykład ma roczny obrót 3 miliony euro i sumę bilansową, bilans roczny 3 miliony euro, to gdybyśmy spojrzeli na sam dół naszej tabeli, to zauważymy, że owszem, 6 rocznych jednostek roboczych to mniej niż 10, ale 3 miliony euro obrotu czy sumy bilansowej przekracza poziomy wskazane dla przedsiębiorców mikro, więc musimy pójść poziom wyżej. I tutaj widzimy, że 6 rocznych jednostek roboczych to jest mniej niż 50 i jednocześnie mieści się wielkość obrotu czy sumy bilansowej w przedziałach, które są określone dla przedsiębiorstw małych, czyli poniżej 10 milionów euro. I tak należy takie przedsiębiorstwo zaklasyfikować. Ale co ważne, do klasyfikowania przedsiębiorstw bierzemy pod uwagę nie tylko dane naszego wnioskodawcy, ale ewentualnie również dane podmiotów powiązanych z nim, partnerskich czy powiązanych, związanych. I tutaj musimy przejść do definicji tych powiązań. Komisja Europejska co do zasady wyróżnia trzy główne typy przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa niezależne, czyli takie, które spośród swoich właścicieli nie mają żadnego, który miałby co najmniej 25% kapitału czy praw głosu, bądź też nasz beneficjent sam nie jest zaangażowany w inne przedsiębiorstwa w co najmniej 25%. To jest taka sytuacja idealna do badania definicji MŚP, ponieważ wtedy mówimy, że przedsiębiorca jest niezależny i wystarczą nam jego dane dotyczące zatrudnienia, jego dane finansowe do ustalenia, czy jest mikro, małym czy średnim przedsiębiorcą. Natomiast może się pojawić sytuacja taka, w której nasz beneficjent jest zaangażowany w inne przedsiębiorstwo między 25 a 50%, bądź też sam jest własnością innych firm w takim przedziale. I wtedy będziemy mówili o tym, że nasz beneficjent nie jest podmiotem niezależnym, posiada przedsiębiorstwa partnerskie. Przedsiębiorstwo partnerskie to jest właśnie ten poziom zaangażowania między 25 a 50% włącznie praw głosu, bądź też posiadanych akcji czy udziałów. Co to zmienia dla definicji MŚP? Otóż zgodnie z definicją do danych dotyczących zatrudnienia, danych finansowych naszego beneficjenta pomocy należy dodać dane przedsiębiorstw partnerskich w procencie, który odpowiada poziomowi zaangażowania. Czyli jeżeli mamy na przykład beneficjenta naszej pomocy,
który zaangażował się w 40% w inne przedsiębiorstwo, to to oznacza, że na potrzeby definicji MŚP musimy dodać 40% zatrudnienia, 40% danych finansowych tego drugiego przedsiębiorstwa i dopiero na podstawie zsumowanych danych podstawić do tabeli, czy mamy dalej do czynienia z małym, średnim przedsiębiorcą, czy też mikroprzedsiębiorcą. I tak robimy w odniesieniu do każdego partnera naszego wnioskodawcy. Można być partnerem, czyli spółką, córką, w której mamy między 25 a 50%, jak również można być partnerem jako spółka matka, czyli właściciel badanej przez nas firmy, między 25 a 50% zaangażowania. Trzeci z rodzajów relacji między przedsiębiorstwami to przedsiębiorstwa związane, inaczej nazywane powiązanymi, czy też zależnymi. I wtedy mówimy o zaangażowaniu przekraczającym 50%, ale zwróćmy uwagę, 50% praw głosu, tylko i wyłącznie. Nieważne, ile masz udziałów, nieważne, ile masz akcji, ważne jest to, czy masz większość praw głosu. Bo co to oznacza? Jeśli mam większość praw głosu, to znaczy, że mogę wywierać dominujący wpływ na drugie przedsiębiorstwo, albo na spółkę córkę, albo sam jestem spółką córką innego podmiotu, ponieważ ktoś ma powyżej 50% praw głosu. Jeśli mamy do czynienia z podmiotem dominującym, to jego dane zawsze dodajemy w 100%, bez względu na to, czy on posiada 60% praw głosu w mojej firmie, czy 100%, czy też moja firma ma na przykład 70% w innym przedsiębiorstwie praw głosu. To oznacza, że te dwie firmy należałoby w całości zsumować, zatrudnienie, w całości dane finansowe i dopiero podstawić do tabeli dotyczącej definicji mikro, małego, średniego przedsiębiorstwa. W tym miejscu ważna uwaga, zgodnie z prawem wspólnotowym, każdy podmiot, w którym władze publiczne posiadają co najmniej 25% praw głosu czy udziału w innym przedsiębiorstwie, taki podmiot nie może być traktowany jako małe, średnie przedsiębiorstwo. Co oznacza, że wszystkie publiczne instytucje kultury, placówki służby zdrowia, placówki edukacyjne, spółki komunalne, wszędzie każdy podmiot, w którym władza publiczna zaangażuje się w co najmniej 25%, taki podmiot traci status MŚP. Nie może być traktowany jako małe, średnie przedsiębiorstwo ze wszystkimi tego konsekwencjami. I tu ważna informacja dla Państwa, bo poruszamy się jako firma na rynku usług energetycznych w odniesieniu do ustawy o efektywności energetycznej. Ta definicja wygląda inaczej, ponieważ ustawa o efektywności energetycznej odwołuje się do polskiego prawa przedsiębiorców, a to polskie prawo przedsiębiorców zawiera własną definicję małych i średnich przedsiębiorstw, która w ogóle nie porusza kwestii powiązań, czyli jest w pewnym sensie sprzeczna z definicją wspólnotową. A z tego punktu widzenia spółka komunalna dalej może być małym i średnim przedsiębiorcą, podmiot, który posiada przedsiębiorstwa partnerskie czy związane, nie musi ich wykazywać i bazuje wyłącznie na podstawie swoich danych. To powoduje pewne rozdwojenie jaźni, czyli jeżeli ubiegamy się o wsparcie w ramach instrumentów krajowych w oparciu o ustawę o efektywności energetycznej, na przykład białe certyfikaty, to wtedy możemy być mikro, małym, średnim przedsiębiorcą jako spółka komunalna, na przykład przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, a jednocześnie, kiedy ubiegamy się o wsparcie z regionalnego programu operacyjnego, czyli w ramach środków unijnych, gdzie bazujemy na definicji wspólnotowej przedsiębiorstwa, no to automatycznie jako spółka komunalna małym, średnim przedsiębiorcą nie jesteśmy. I to też warto pamiętać wtedy, kiedy o różne wsparcie się ubiegamy, czy z różnych instrumentów zamierzamy skorzystać. I teraz na koniec jeszcze kilka słów o pomocy de minimis, czyli ten instrument, który jest najłatwiejszy w użyciu. On ma naprawdę niewiele zasad i ja tylko pokrótce je wymienię. Otóż z pomocy de minimis, tej generalnej pomocy de minimis, mogą korzystać wszystkie podmioty gospodarcze za wyjątkiem dwóch branż. Branży rybołówstwa i akwakultury oraz produkcji podstawowej produktów rolnych. Ta produkcja podstawowa produktów rolnych to jest uprawa bądź hodowla, bądź produkty bezpośrednio pochodzące z uprawy czy hodowli. Czyli na przykład mamy sadownika, który uprawia jabłonie, produkt bezpośrednio pochodzący z tej uprawy to są jabłka. Jego działalność nie może być objęta wsparciem w ramach standardowej pomocy de minimis. Jest osobne rozporządzenie do pomocy de minimis w rolnictwie z dużo gorszymi warunkami. Podobnie z sektorem rybołówstwa i akwakultury. Tutaj mówimy już nie tylko o połowach ryb czy owoców morza. Tu mówimy również o przetwórstwie rybołówstwa i akwakultury, czyli mrożenie, czyli wędzenie, czyli na przykład produkowanie puszek rybnych.
To wszystko mieści się w sektorze rybołówstwa akwakultury, jak również do tego sektora zalicza się etap wprowadzania do obrotu, czyli specjalistyczne hurtownie z produktami rybołówstwa akwakultury, sklepy rybne. To wszystko są podmioty, które nie mogą korzystać ze standardowej pomocy de minimis. Jest osobne, dedykowane rozporządzenie do tego celu. Dlaczego tak jest? Bo w prawie wspólnotowym odrębnie kształtuje się wspólna polityka rolna i wspólna polityka rybołówstwa i akwakultury i te sektory są wykluczone ze standardowych form pomocy publicznej. Natomiast przechodząc do samej pomocy de minimis na zasadach ogólnych, jest to pomoc, której wielkość nie może przekraczać 200 tysięcy euro w ciągu 3 lat obrotowych. To też warte zapamiętania, że jeżeli przedsiębiorca ma rok obrotowy przesunięty w stosunku do roku kalendarzowego, to również badanie tych 200 tysięcy euro należy rozpatrywać w kategorii roku obrotowego. Mniejsza wartość pomocy, jeśli przedsiębiorca działa w sektorze transportu drogowego. Tam mamy tylko 100 tysięcy euro w ciągu 3 lat obrotowych. I kto odpowiada za ustalenie wielkości tej pomocy? Za każdym razem podmiot, który tej pomocy udziela, najczęściej bazując na oświadczeniach składanych przez przedsiębiorcę. Czyli jest to okres 3 lat, jak spojrzymy w kalendarz, mamy jeszcze rok 2021, więc mówilibyśmy o roku bieżącym i 2 ostatnich latach obrotowych, badając wielkość uzyskanej do tej pory przez przedsiębiorcę pomocy de minimis. I załóżmy sobie hipotetycznie, że w okresie ostatnich 3 lat przedsiębiorca korzystał z pomocy de minimis co roku 50 tysięcy euro, czyli 2019 50, 20 50 i w tym roku już uzyskał 50 tysięcy euro, razem 150 tysięcy euro. Taki przedsiębiorca mógłby jeszcze otrzymać dodatkową pomoc, rozumianą jako różnica między maksymalnym pułapem a dotychczas wykorzystaną pomocą. Czyli 200 tysięcy minus 150 już otrzymane, mógłby przedsiębiorca skorzystać jeszcze z 50 tysięcy euro w tym roku. Ale jeśli do udzielenia pomocy dojdzie w roku 2022, to zwróćmy uwagę, co się dzieje. Zgodnie z zasadą 3 lat, powiemy, rokiem bieżącym jest rok 2022, i 2 ostatnie lata obrachunkowe, czyli 2021 i 2020. A zatem nie brałbym już pod uwagę faktu, że w 2019 roku była udzielona pomoc de minimis, zatem przedsiębiorca w ostatnich 2 latach, 2020-2021, dostałby 100 tysięcy euro i w roku 2022 w związku z tym ma prawo nie do 50, a do 100 tysięcy euro pomocy de minimis. To jest okres kroczący, zatem jeżeli mamy do czynienia z korzystaniem z tej pomocy de minimis, to też jesteśmy w stanie skalkulować, kiedy zwolni nam się jakiś limit pomocy de minimis, ponieważ te 3 lata nam się przesuną i ta stara historyczna pomoc już nie będzie brana pod uwagę, a ja będę mógł aplikować o nową pomoc de minimis. Warto sobie takie kalkulacje przeprowadzać w odniesieniu do wnioskodawców, tak żeby nie doprowadzić do sytuacji odmowy udzielenia pomocy w związku z przekroczeniem limitu pomocy de minimis. To, o czym Państwo powinni pamiętać, co nawiązuje do definicji MŚP, to, że ten pułap 200 tysięcy euro jest liczony w stosunku do przedsiębiorstw powiązanych. I to jest ważne. Nie mówimy tu o przedsiębiorstwach partnerskich, tylko o przedsiębiorstwach powiązanych. Powiązanych to znaczy dominujących. Podmioty, które mają wpływ na działalność naszego wnioskodawcy, albo też nasz wnioskodawca ma wpływ na inne przedsiębiorstwa. Może kierować sprawami spółki. Jeśli tak jest, to 200 tysięcy euro limitu pomocy de minimis to jest limit wspólny na wszystkie te podmioty. Jakie powiązania są brane pod uwagę? Po pierwsze zwróćmy uwagę, że są to powiązania między przedsiębiorstwami, czyli nie biorę pod uwagę sytuacji, w których Kowalski jest właścicielem 2 różnych spółek, ponieważ właścicielem tych spółek jest osoba fizyczna, a w związku z tym z punktu widzenia definicji pomocy de minimis każda z tych spółek ma swój własny limit pomocy de minimis. Natomiast gdyby była sytuacja taka, w której jedna spółka byłaby właścicielem drugiej, no to już mówimy o powiązaniach między przedsiębiorstwami. I jakie typy powiązań powodują, że trzeba limit ustalać łącznie? Pierwsza sytuacja, jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników czy członków. Czyli sytuacja najprostsza, otwieramy KRS i z niego wynika, że większość akcji czy udziałów odpowiadające im prawa głosu pozostają w rękach innej jednostki gospodarczej, a zatem jest to podmiot, którego limit de minimis należy traktować łącznie z limitem naszego badanego przedsiębiorcy. Druga sytuacja, jedna jednostka ma prawo wyznaczać czy odwoływać większość członków organu
administracyjnego, zarządzającego czy nadzorczego. Czyli mamy umowę spółki, do której powinniśmy się odwołać. Kto ma prawo z punktu widzenia umowy spółki powoływać większość zarządu, rady nadzorczej czy innych organów administracyjnych? Jeśli taki podmiot istnieje, ma prawo do powoływania większości, to jest podmiotem, którego limit de minimis jest wspólny z badanym przez nas, z badaną przez nas jednostką. Trzeci przypadek to jest wybieranie dominującego wpływu albo na podstawie aktu założycielskiego czy umowy spółki, bądź też na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem. Ten akt założycielski czy umowa spółki to jest przypadek spółki cywilnej. W przypadku spółki cywilnej mamy do czynienia z podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które zawiązują spółkę cywilną. Z punktu widzenia prawa cywilnego każdy ze wspólników spółki cywilnej może zaciągać zobowiązania wiążące w imieniu spółki, więc każdy wywiera dominujący wpływ na tą spółkę, a zatem każdy jest z nią powiązany i każdy ma wspólny limit razem ze spółką cywilną i z innymi wspólnikami. A powiązanie wynikające z umowy zawartej z tą jednostką to są tak zwane umowy handlowe, które skutkują wywieraniem dominującego wpływu. Najbardziej jaskrawym przykładem może być umowa franczyzowa, czyli przypadek, w której przedsiębiorca, mały, średni przedsiębiorca podpisuje umowę franczyzy z dużą korporacją i na podstawie tej umowy franczyzy ma po pierwsze zakaz konkurencji, po drugie ma ograniczoną swobodę prowadzenia działalności, czyli ma wskazanych dostawców, ma wskazanych odbiorców, ma wskazany sposób prowadzenia tego biznesu, ceny, jakie ma kształtować itd., itd. Wyobraźmy sobie, że idą Państwo do restauracji McDonald's i zastanawiają się Państwo, na ile właściciel tej restauracji, tego biznesu, który jest z dużym prawdopodobieństwem franczyzobiorcą, ma swobodę działalności. Może ustalać ceny, może ustalać menu, może wybierać dostawców, może zatrudniać dowolną ilość pracowników i tak dalej. Prawda jest taka, że nie ma żadnej swobody, że on z punktu widzenia umowy franczyzy w ramach tej restauracji to funkcjonuje prawie jak pracownik, a nie jak osobny przedsiębiorca. Jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, to oznacza, że limit pomocy de minimis należy sumować razem z podmiotem, który jest franczyzodawcą. A ponieważ franczyzodawca to duża korporacja, która na tej samej zasadzie podpisuje umowę franczyzy z innymi podmiotami gospodarczymi, to nawet nie bylibyśmy w stanie ustalić, kogo należałoby wiązać do ustalenia limitu pomocy de minimis. I jedynym słusznym rozwiązaniem w takiej sytuacji byłaby odmowa udzielenia pomocy de minimis, ponieważ instytucja udzielając pomoc de minimis potwierdza jej udzielenie wydając zaświadczenie, a wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis jest niejako potwierdzeniem, że ta pomoc nie przekroczyła limitu 200 tysięcy euro wraz z podmiotami powiązanymi. I ostatni z przypadków to jest jedna jednostka gospodarcza może wywierać wpływ dominujący na drugą na podstawie umowy z innymi akcjonariuszami czy wspólnikami. Czyli na przykład mamy trzech wspólników w spółce, każdy z nich ma po 33% praw głosu, ale między dwoma ze wspólników doszło do zawarcia umowy notarialnej, w ramach której jeden ze wspólników mówi: ja zrzekam się praw głosu wynikających z moich udziałów na twoją rzecz w zamian za stałe comiesięczne wynagrodzenie. To powoduje, że ten, który otrzymał dodatkowe 33% głosu, ma ich łącznie 66, a zatem kontroluje sprawy spółki, jest podmiotem powiązanym, którego limit jest łączny z punktu widzenia pomocy de minimis. I na to zwracam Państwa uwagę, ponieważ to są najczęściej występujące błędy w odniesieniu do pomocy de minimis. I tak w telegraficznym skrócie przeszliśmy do końca naszego spotkania, jeżeli chodzi o prezentację. A ja Państwa teraz zachęcam do zadawania pytań. Tak, bardzo dziękuję za prezentację. Marcin, jakbyś mógł nam ten ostatni slajd, czy jest tam kontakt do Ciebie? Jeśli jest, to jeszcze poprosimy o wyświetlenie. A ja już tutaj mam pytanie na czacie. Zacznę od tego, z gminy Bolesław. Czy jeżeli przedsiębiorca uzyskał pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, czy jest to pomoc de minimis? Jeśli jest to pomoc udzielana w związku z epidemią COVID na podstawie tzw. tymczasowych ram Komisji Europejskiej, to nie jest to pomoc de minimis. Ona ma podobny mechanizm działania, czyli jest to konkretna kwota, żadnych dodatkowych warunków do spełnienia, natomiast nie jest to pomoc de minimis, nie wlicza się ona do tego limitu. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Tu na czacie już więcej nie widzę. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać pytanie? Bardzo prosimy. Teraz jest czas dla Państwa.
Zachęcam do zabrania głosu. Chyba nie mamy więcej pytań bezpośrednio. Czy może jeszcze jakieś wątpliwości mają Państwo? Zachęcam, bo mamy teraz eksperta. Można bezpośrednio pytać. Spojrzę na czat, ale chyba też więcej pytań nie ma. Ja tylko ze swojej praktyki mogę dodać, jeżeli Państwo reprezentują jednostki samorządu terytorialnego, żeby większą uwagę i baczność przyłożyć do działań własnych jednostki samorządu terytorialnego w odniesieniu do spółek komunalnych, ponieważ moje doświadczenie uczy, że tu najczęściej pojawia się problem z nielegalną pomocą publiczną, to znaczy wspieramy spółki komunalne z ominięciem przepisów pomocy publicznej. Po prostu wychodzimy z założenia, że to są normalne działania właścicielskie, a jest to jak najbardziej działanie, które powinno podlegać ocenie w kontekście pomocy publicznej. No tak, temat bardzo szeroki, jeśli chodzi o pomoc publiczną. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać pytanie? Chyba dzisiaj nie mamy pytań, ale jeśli jakieś pytania jeszcze by Państwo mieli po zakończeniu webinarium, zachęcam do kontaktu. Tu nie mamy kontaktu bezpośrednio do eksperta, ale ja proszę kontaktować się ze mną. Ja na czacie podam swój adres e-mailowy, przekażę wszystkie pytania naszemu ekspertowi. Jeśli Państwo jeszcze czegoś więcej chcieliby się dowiedzieć, to zapraszam do kontaktu ze mną. Zachęcam Państwa oczywiście do zaglądania na nasze strony internetowe. Będziemy mieli kolejne spotkania. Bardzo proszę zaglądać i na stronę internetową, i na nasze media społecznościowe. Tam ogłaszamy kolejne tematy naszych spotkań. I zachęcam Państwa do udziału w kolejnych naszych spotkaniach z ekspertem. Bardzo dziękuję za prezentację. Bardzo dziękuję Państwu za udział. W takim razie do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.